To jest na pewno nagroda, ja wiem, że to brzmi banalnie, tak, ale ja ją traktuję jako nagrodę dla... To jest ponad 1000 osób. 1000 osób pracuje na newsy w TVN-ie. To jest nagroda dla nas wszystkich, łącznie ze mną. Ja uważam, że mam część tej nagrody dla siebie też, tak? Czyli co, nie zabierze pan dla siebie, tylko postawi gdzieś w gabinecie ogólnodostępną? Na razie będzie stała w ogólnodostępnym miejscu, myślę, a potem zastanowię się. I każdy może przyjść, dotknąć, pogłaskać, tak, to też moje dzieło? Na pewno ma prawo do tego, tak. Ja mówię poważnie, tak, znaczy to jest 1000 osób, które pracują bardzo ciężko. To jest 36 programów dziennie, to jest prawie 40 godzin programu live codziennie. To jest, tak jak powiedziałem, 8 milionów widzów i użytkowników internetu codziennie. A jak pan zaczynał ten projekt, to marzył pan, że właśnie tak będzie jak teraz, czy to jednak zaskoczenie, że poszło aż tak dobrze? No, bo to założenia mogły być mniej optymistyczne w tamtych czasach. Ja jestem człowiekiem, który jest co do zasady pesymistą i nie wiem, jakich argumentów, nie pamiętam, użył prezes Mariusz Walter i mój ówczesny szef bezpośredni Maciek Sojka, żeby mnie przekonać, że warto w to wejść. Nie pamiętam też, jakich argumentów użyłem wobec dziennikarzy Radia Z, żeby mi zaufali i przyszli do nas. Wielu dziennikarzy przyszło do was. Grunt, że nie tylko zaufaliśmy sobie nawzajem i w ten, teraz się mówi projekt brzydko, pomysł, plan, i wykonaliśmy go, myślę, że tak 1000% to jest co najmniej. Nie, ja się nie spodziewałem takiego sukcesu. A ta nagroda motywuje? Każda nagroda czasami motywuje. No, znaczy, jak się dostaje ją, to jest fantastycznym prezentem, który... Powiem, dobra, nieskromnie, znaczy uważam, że jest zasłużony, tak?